Rok 2023 zawitał również do projektu. Nadszedł czas na pewne odświeżenie. Spędzając czas nad pewną modernizacją w projekcie, za sugestią pewnego dewelopera, poświęciłem dni, aby zastosować pewne zmiany. Zmiany są dosyć kluczowe, ponieważ projekt będzie posiadał od teraz dwie różne wersje. Pierwsza, czyli taka jak dotychczas, na Forge'u oraz Vanilla. Skąd taka zmiana? Z racji tego, że sporadycznie pojawiały się pewne komentarze dotyczące mojego projektu, a mianowicie chodzi o serwer, porozmawiałem z jedną osobą, która była zainteresowana pomocą w tworzeniu systemów z Metina i dowiedziałem się, na czym tak naprawdę stoję, jeżeli chodzi o projekt. Jestem samowystarczającą osobą, jeżeli chodzi o projektowanie map. Tego nie można zaprzeczyć, ale jeżeli chodzi o programowanie, to totalnie leżę. Omówiłem z programistą, co należałoby zrobić, aby to miało ręce i nogi. Oraz stworzyliśmy rozpiskę, czego powinniśmy się spodziewać na takowym serwerze. O ile by powstał. Będąc projektantem oraz montażystą na YouTubie, jestem w stanie stwierdzić, że tworzenie skryptów jest skomplikowane, ponieważ nie znam się na tym. Jedynie jestem w stanie zrozumieć niektóre podstawowe kody, ale to za mało. Osoba, która chciała mi pomóc, myśli dosyć podobnie. Programowanie bez problemu, ale tworzenie map to już inna bajka. Oczywiście nie mam na myśli, że ta osoba nie potrafiłaby stworzyć jakiejkolwiek mapy, bo to wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu. Ale wiem, dlaczego ludzie dzielą się na role. Każdy robi to, co potrafi, aby wyszło jak najlepiej. Ludzie pisali mi, że zamykam się od innych i omijam pomocy. Nie omijam. W początku ludzie chcieli mi pomóc w projekcie, ale nikt nie pisał o pisaniu skryptów do systemów, tylko o pomoc w budowaniu. Jak dobrze widzicie, w tym nie jest wymagana żadna pomoc. Dlatego rozmawiałem z dwoma deweloperami. Gdyż jak ktoś się orientuje, jest na YouTubie jeszcze jedna osoba, która tworzy systemy z Metina w Minecrafcie. Podyskutowaliśmy, obejrzeliśmy, jak systemy wyglądają w trzy osoby i został przedstawiony nam, jak taki kod wygląda. Osobiście nie mogłem zbytnio wypowiedzieć się, czy dany skrypt jest dobrze napisany, ale otrzymałem wiadomość, że mogłyby być pewne komplikacje w kontynuowaniu skryptu oraz aktualizacji. Być może tak jest, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Mogę jedynie wypowiedzieć się na temat stworzonych map w Minecrafcie, ale takowych nie ma. Wiem jedno, że projektant i deweloper to za mało do takiego projektu. Jest jeszcze potrzebna osoba, która znałaby się na tworzeniu grafiki w pixel art. Bez tego mogę powtarzać swoją formułkę, że póki co nie myślę o żadnym serwerze. Ale za to tworzę dwie wersje projektu. W takim razie to, co przed chwilą wam powiedziałem, można z łatwością wywnioskować, że finalnie nic z tego nie wyszło. Na rozmowie się to zakończyło, ale wiemy teraz co i jak. Dodatkowo odezwała się do mnie pewna osoba, która chciała wykorzystać część mapy z M1, którą oczywiście udostępniłem. Jakby nie patrzeć, przesłałem wersję na modach i co za tym idzie, nie wiem, czy poprawili te wersje i udostępnili u siebie na serwerze, bo obserwowałem ich projekt przez dłuższy czas i nie było żadnej wzmianki. Chyba że jakimś cudem to przegapiłem, kto wie. Osoba, która chciała wyciągnąć pomocną dłoń, również tworzy coś swojego, a mianowicie Metin 2 Clicker. Jeżeli ktoś nie wie, co to takiego, to powiem w skrócie. To nie jest żaden bot ani hack, ale gra, która jest tworzona i skierowana dla ludzi, którzy chcą spędzić trochę wolnego czasu i, jak nazwa sugeruje, poklikać na smartfonie. Widziałem część prototypu, ale mogę powiedzieć, jak to wygląda z inną aplikacją, gdyż w Metin 2 Clickera nie grałem. Black Orbit został stworzony dla graczy, przynajmniej poprzednio tak się nazywała ta gra, którzy chcą pograć sobie PvE. Nie ma to w ogóle PvP. Mamy startowy statek, zbieramy bonusowe skrzynki, walczymy z przeciwnikami i ulepszamy nasz arsenał. Oczywiście nie ma tu żadnej dynamiki, gdyż wszystko jest statyczne. Widzimy nasz statek, który stoi w miejscu i możemy zaobserwować lasery i rakiety, które używamy. Przenosimy się na trudniejsze mapy i robimy to, co w każdej innej grze MMO. Czyli XP'm. Black Orbit jest ranking, ale nie jestem pewien, czy to jest lista prawdziwych graczy, czy może NPC-tów. Podobnie byłoby to z Metin 2 Clickerem. Osobiście nie jestem fanem takich gier, ale może kogoś by to zainteresowało. Jeżeli chodzi o tworzenie serwerów w Minecrafcie, nie orientuję się zbytnio w sprawach serwerowych. Dostałem informację, że serwer na Forge się nie robi, ale powinna to być sama Vanilla. Po prawie 2 latach dobrze się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i dlatego poświęciłem 2 tygodnie nad aktualizacją każdej mapy, jaką dotychczas zbudowałem. Jednak World Editor to jest coś genialnego, dlatego niektóre mapy, które były praktycznie puste, zostały zastąpione blokami z Vanilli w chwila moment. Gdybym nie miał tego modu, to największym problemem byłaby mapa spalona, świątynia Hwang oraz zamknięte dungeony.
Miałem też dosyć długą przerwę pomiędzy mapami, ale całe szczęście po rozmowie na Discordzie ponownie zasiadłem do projektu i zacząłem działać. Oczywiście na YouTubie nikt nie jest w stanie odczuć, że była jakaś przerwa, ponieważ staram się budować na zapas. Być może trochę się przemęczyłem tym projektem, lecz długimi miesiącami ciągle budowałem i nie miałem zbytnio przerwy. Plan jest teraz taki, aby zbudować mapę i mieć przerwę. Później kolejna mapa i znowu przerwa. Wydaje mi się, że tak będzie dobrze, bo po co się przemęczać i tracić satysfakcję z tego, co ja robię. Wracając jeszcze przez chwilę do tworzenia serwerów. Jaka jest aktywność u mnie na kanale na YouTubie, to każdy wie. Niewielka. Ale jednak jak ktoś się interesuje moim projektem, to bardziej ludzie, którzy chcą, aby powstał serwer z mojego projektu. Powstają mapy, które można zauważyć u mnie na kanale. Była okazja, aby coś ruszyć, wyraziłem zgodę na to, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby zostało jak jest. Najwyżej, jak nie będę już miał co odwzorowywać, znudzę się lub finalnie porzucę ten projekt, to zostawię sobie zapisy na pamiątkę lub ostatecznie sprzedam ten projekt, jeżeli ktoś faktycznie by kupił. Dlaczego bym nie oddał za darmo projektu? Pewnie dlatego, że znalazłyby się osoby, które stworzyłyby serwer z moimi mapami i jeszcze sobie na mnie zarobili. Takich rzeczy się nie przekazuje. Przy aktualizowaniu map byłem zadowolony, że znowu coś tworzę, ale były też momenty, gdzie musiałem się męczyć, a mianowicie chodzi o schody. Wszystko pięknie, ładnie szło, ale schody to była tragedia. Wszystkie musiałem ręcznie podmienić, gdyż po użyciu komendy w Word Editorze schody nie były skierowane w tym kierunku, co chciałem. Word Editor ciągle jest dla mnie nowością i nie byłem w stanie stwierdzić, czy da się coś z tym zrobić. Można obracać bloki, ale co jeśli są one umieszczone na całej mapie? W tym wypadku cała mapa przekręcała się przykładowo o 90 stopni, ale finalnie podołałem. Zmiany są dosyć istotne, co prawda nie jest to nic nowego, jedynie pozbyłem się zmodowanych bloków i zastąpiłem je tymi, co mamy oryginalnie w wersji 1.12.2. Ktoś by spytał, dlaczego nie przeniosę się na przykład na wersję 1.17 i wyżej, bo na nowszych wersjach Microsoft wprowadził więcej bloków. Zgadza się, ale powód jest bardzo prosty. Nie mam zamiaru rezygnować z modów, które posiadam. One dalej będą używane na Forge. Niektóre mody na Vanilla też są potrzebne, aby przyspieszyć aktualizowanie zmodowanych bloków, a część modów nie jest obsługiwana na nowszych wersjach Minecrafta. Dlatego siedzę na starszej wersji, ale nie mam z tym żadnego problemu. Pomimo tego, że w dosyć szybki sposób doprowadziłem wszystkie mapy do porządku. Mogę wracać do odwzorowania kolejnych map, później kopiuj-wklej pomiędzy save'ami i aktualizowanie Vanilla, aby wszystko wyglądało jak należy. Na koniec mogę powiedzieć jedno. Z racji tego, że na modach mapy prezentują się lepiej, to kolejne filmy będą dalej nagrywane jak dotychczas. Jedynie postaram się dodać do pogadunkowych filmów zdjęcia bądź klipy, jak wyglądają mapy zmienione z modów na Vanilla.